Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj powracamy do fabuły, mam wrażenie i no cóż, będziemy prawdopodobnie wchodzić się w rozdział 5, prawdopodobnie, ponieważ no już mamy taki już no vibe troszeczkę. Musimy znaleźć Jorna. Nasze główne zadanie to ponowne spotkanie. Według mapy kryjówkę porywaczy... Kryjówką porywaczy jest magazyn w porcie. Jorn przez cały ten czas był tak blisko, a ja latałem po wyspie z jakimiś pierdołami. Jeśli będzie za późno, to ktoś pożałuje. Tego jestem pewien. To jest rzecz, którą musimy się aktualnie zająć. Weźmiemy sobie oczywiście gońca. I od razu do portu się przejadę z tym gońcem. No, tak. I zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Robi się już też widno chyba pomału. Zabierz. Do miasta Archolos i do portu. No, nie wiem. Nie wyobrażam sobie spotkania z Jornem. Jest godzina 4 rano. Więc można powiedzieć, że tak, że robi się widno. Dobrze. A nas teraz interesuje mapa od kartografa. To jest ta. Mamy oznaczony punkt. I widzę też siebie na tym punkcie, także to też jakiś plus. Chodźmy więc na wprost. No i zobaczymy, co uda nam się tutaj znaleźć, oczywiście. Raczej w tę stronę będziemy musieli iść. O Jezu, nie ta mapa. Jak najbardziej. Idziemy więc. Kurczę, ja sobie naprawdę po prostu nie mogę tego wyobrazić. Obywatele. Tu jest Mures. Jezu, nie tą notkę. Okej, okay, i to będzie w tę stronę? No. To będzie tutaj? Za tymi drzwiami? Słyszę kogoś po drugiej stronie. Muszę się ukryć. Beczka. Beczka z Gothica 1. Ej, to byli ludzie tego. O cholera. Tu jest pełno ciał. A to byli ludzie Volkera. Ludzie lichwiarza? To oni tutaj robią? Co oni tutaj robią? Czyżby znaleźli to miejsce wcześniej niż ja? Może poradzić sobie z porywaczami? Pójdę głębiej, Janusz, coś znajdę. Telekineza coś mi pokaże w tym miejscu. No jest parę przedmiotów. Trzeba przyznać, że dosyć duże jest to miejsce. Trochę wina. Nie wiem, po cholerę ja to zbieram. Nie podoba mi się natomiast, że tutaj jest jakieś ciało. Może to któryś z tych przestępców. Pochodnia, czysty pergamin, szczur na patyku, piwo, srebrny pierścień. Pierścień ze srebra. Okej. Okay. W jednym z pomieszczeń znalazłem ciało. Wygląda jakby go mocno pobito przed śmiercią. Może to jeden z przestępców, którzy porwali Jorna. No nie wiem, ale to wydaje ci się, Marvin, że to jest ten szczupły? Wątpię. O, tu można zejść. Cholera. Jest tu ich więcej niż myślałem. Można zejść na dół. O, fuck me. Hello? Odłóż broń! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Co tutaj robicie? Mamy intruza, chłopaki! Lepiej było tu nie przychodzić. No chodź.
Co jest? Kto do mnie, przepraszam, strzelał i skąd? A tu był gościu. Dobra, musimy się wczytać. Mam lodową falę, no właśnie. Tylko bez magii. Dobra, nie musimy wyjąć to później. Też pracuję dla Volkera. Mamy intruza, chłopaki! Rzucamy. Dobra, ten z bronią to na końcu. Co? Okej, nie wiem, czy jest ich więcej, natomiast fala mrozu sobie dobrze poradziła. Wiecie, mam czary, to będę wykorzystywać, no proste. Bardzo proste. Dobra, zróbmy F5, jeszcze jedno i wchodzimy do środka. No, nie wiem, co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Wydaje się, że tutaj... Zwykłe pomieszczenie? Niemożliwe. Muszę się dokładnie rozejrzeć. No właśnie sobie tak pomyślałam. Pewnie za tą biblioteczką jest jakieś przejście. Czy coś w tym stylu. Okej, musimy interakcję z kuchenką zrobić. Nie wiem, kto by na to wpadł, ale dobra. Niech będzie. W sumie faktycznie jest dziwna. Mamy to. Tak jak sądziłam, otworzy nam się regał. Możemy zejść jeszcze niżej. Nie wiem, czy tutaj ktoś jeszcze będzie, czy nie. O cholera. To jest jakieś więzienie. To takie coś, kurna, w porcie. Możesz cholera. Widzę, że nie mogę nic z tymi ciałami robić. Rzeczywiście prawda. Możesz w dupsko. Nie, ale on oczywiście. Totalna sala tortur. Możemy otwierać też trumny. Co mi to dało? Nie mam pojęcia, ale z niektórymi mogę wejść w interakcję. Adanosie, obym się mylił. O, widzę, że Marvin postanowił dla pewności sprawdzić trumny. Jak się tego otworzyć? Nie... Że co? Dobra. Zróbmy zapis i postarajmy się coś tutaj uczynić. Może mam jakiś wpis w dzienniku? Jest tu więcej ludzi niż myślałam i wyglądają na dobrze uzbrojonych. Na wszelki wypadek przekradnę się obok nich. A, mogą się obok nich przekraść. Okej, widzę też, że mogę otwierać trumny, których normalnie wydawałoby się, że nie mogę otwierać. Tu jest jeszcze jedna trumna. Nie. Nie, to jest niemożliwe. O cholera. O w dupę. Marvin? Co ty tu robisz? O. Mogę zapytać cię o to samo. Wiesz, gdzie jesteśmy? Gdzieś, gdzie nie powinno cię być. Odłóż kuszę. To na spokojnie porozmawiamy. Ty pierwszy. Jestem na swoim terenie i mam prawo bronić się przed uzbrojonym intruzem.
Jak to na swoim? Przecież cholera jasna, o co tu chodzi? Co tu robili ludzie Volkera? Co ty tu robisz? Słuchaj, póki się nie uspokoisz, niczego się nie dowiesz. Odłóż to! Wspaniale. Nikogo z was nie nauczono pukać? Marvin, to nie we mnie powinieneś celować. Niby dlaczego? Przyszedłem tutaj w tym samym celu, co ty, Pojorna. I paru innych ludzi. Znalazłeś kogoś żywego? Nie. Oprócz strażników to nie. A nie czasem po to, by wyeliminować Volkera z gry? Poprzednio wam nie wyszło, co? Nie miałem na to wpływu, Glisto. Czy ktoś z moich ludzi jeszcze żyje, czy wszyscy oddali ducha podczas przesłuchań? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Marvin, skończmy z nim. Ten człowiek zorganizował zamach na Volkera. Trzeba się go pozbyć. Moment. Najpierw mi powiesz, dlaczego znalazłem ciało brata na twoim terenie. Nie widzisz, że to wszystko jest ukartowane? Wiedzieli, że to magazyn Volkera, więc go przejęli i wszystko zainscenizowali. Jasne. I nikt nie zauważył, jak wnieśli ileś trumien z ciałami. I zupełnym przypadkiem podczas tej inscenizacji postanowiłeś wejść do magazynu? Jestem tak samo zaskoczony sytuacją jak ty. Dalej, nie wygłupiaj się. Przecież mnie znasz. Chodźmy razem do szefa. On ci wszystko wyjaśni. Marvin, nie ma sensu z nim rozmawiać. To marna gadzina, wąż, który będzie ci sączył jad, aż całkiem zgłupiejesz. Cicho. Dlaczego miałbym ci zaufać? Najpierw go sprzątnijmy, potem ci wszystko wytłumaczę. Widzisz? Nie chcę tłumaczyć swoich racji, bo nie ma jak. O kurde. Co to miało być? Nie będziemy się wdawać w pogaduszki podczas misji. Choć musimy się stąd wydostać. Powoli, bo nic już z tego nie rozumiem. Twierdzisz, że to nie wasza organizacja porwała mojego brata? Oczywiście, że nie. My próbowaliśmy go uwolnić razem ze wszystkimi innymi przetrzymywanymi tutaj więźniami. Jak widzisz, całkowicie zawiedliśmy. Ostatnimi czasy Adanos nie jest dla nas łaskawy. Za tym wszystkim stał od samego początku Zachs? Lichwiarz o tym wie? Nie tylko wie. On tutaj pociąga za wszystkie sznurki. Zachs jest marnym pionkiem w większej grze. Lichwiarz szykuje się do czegoś większego i od dłuższego czasu próbujemy go rozpracować. Okej. Okay. Ogólnie podobno Jorn może przeżyć i nie wiem, dlaczego ja go na przykład nazwałam martwego. Dlatego próbowaliście go zabić? Całe zajście było bardzo niefortunne. Nasz plan był zupełnie inny, ale wszystko samo się tak potoczyło. Jeden z naszych postanowił załatwić sprawy na własną rękę i to nieudolnie. Cała wyspa jest teraz o krok od wojny domowej, a lichwiarz wpadł w furię i ma jeszcze większą paranoję niż wcześniej. Pewnie dlatego próbował pozbyć się wszystkich dowodów. To przez wasz nieudany zamach mój brat nie żyje. Chłopcze, rozumiem twoje rozgoryczenie, ale nie zapominaj, że to ty pracowałeś dla człowieka, który porwał Jorna. Próbowaliśmy uratować tych więźniów, niestety. Lichwiarz od dłuższego czasu na nas poluje i załatwia jednego po drugim. Dla mnie to również nie jest łatwe. Oprócz twojego brata leżą tu także moi ludzie. Omówimy wszystko, kiedy już będziemy daleko stąd, dobra? Teraz musimy uciekać. Sługusy lichwiarza mogą się zjawić w każdej chwili. Ponowne spotkanie. O cholera. Naprawdę, Zachs? Poważnie? Zaczekaj chwilę, muszę jeszcze coś sprawdzić. O Jezus, naprawdę akcja się... Znalazłeś coś? Kilka listów i notatek. Mogą się przydać, gdy już będziemy na zewnątrz. Ruszajmy dalej! Nie mam pojęcia, co wpływa na to, że Jorn żyje albo nie żyje. Bo tak jak mówię, podobno on może przeżyć. To jest jakiś przełącznik w ogóle. O, proszę bardzo. Nie wiem, do czego chłop strzela, ale... A. Dobra, on mi tam wykończy tych ludzi. A ten przełącznik to do czego? Okej, nic się nie wydarzyło, dobra.
ja jestem rozbrojona, bo... Co tu jest grane w ogóle, nie? Kurde. Gdzie my Co jest grane, ludzie? Gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia. Ej, kolejni głupcy, którzy dali się zaślepić złotu. Nie możemy zostać w miejscu, gdzie na każdym kroku są ludzie lichwiarze. W mieście nie będziemy bezpieczni. Ale mam pomysł. Dokąd możemy się udać? Otwórz przejście, a ja przygotuję łódkę do drogi. Ach, czyli ten przełącznik jest do przejścia, rozumiem. Chociaż nie, bo tutaj jest też jakiś przełącznik. Może to o ten chodzi. Ale co by się tam otwierało? Nie wiem. Nie będę chyba pytać. Droga wolna. Skoro miasto nie jest bezpieczne, to gdzie popłyniemy? Na jedną z plaż w pobliżu. Tam się rozdzielimy, żeby było nas trudniej znaleźć. Ruszajmy, nie ma czasu do stracenia. To co, nigdy już nie będziemy mogli do miasta wrócić, czy o co chodzi? No nie, bez jajec. Jesteśmy na tej plaży, gdzie nas kurwa wyrzucili. No, jesteśmy na miejscu. Wolałem nie ryzykować wypływania w otwarte morze tą małą łajbą. Podejrzewam, że masz mnóstwo pytań. Przez chwilę będziemy mieć spokój od ludzi lichwiarza, więc może uda mi się choć trochę rozjaśnić całą sytuację. Od kilku tygodni szukałem mojego brata. Gdy w końcu go odnalazłem, okazało się, że nie żyje. I że odpowiada za to mężczyzna, któremu pomagałem złapać jego niedoszłych morderców. Możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Lichwiarz nie jest tak wspaniałym człowiekiem, na jakiego się kreuje. Biedota go nienawidzi, a bogaci nim gardzą. Na powierzchni utrzymuje się tylko dzięki ogromnemu majątkowi, notabene niewiadomego pochodzenia. Inna sprawa, że po próbie zamachu i nagonce na bogatych obywateli zdobył ich jako takie poparcie. Najbardziej niepokojący jest fakt, że od dłuższego czasu rekrutuje coraz więcej osób do swojej prywatnej armii. Musi się szykować do czegoś większego, tylko nie wiemy do czego konkretnie. Właśnie dlatego próbowaliśmy go zinfiltrować. W efekcie straciliśmy jednego z naszych. Brutalnie go zamordowano i nie jesteśmy nawet pewni, czy lichwiarz zorganizowałby tak prymitywną robotę. Znaleźliśmy go w lesie niedaleko Silbach, więc równie dobrze mogła go dopaść jakaś dzika bestia. Pech chciał, że był to dobry przyjaciel Jona. Facet od dłuższego czasu nalegał, by po prostu pozbyć się lichwiarza. A śmierć kogoś bliskiego przelała czarę goryczy. Próbowaliśmy go powstrzymać, ale dosłownie przepadł, a niedługo później dowiedzieliśmy się o nieudanym zamachu. I on musiał podejrzewać, że zacznie się obława, więc uciekł do leża i wykorzystał aferę z pełzaczami, by ukryć się w kopalni. A co działo się dalej, wiesz lepiej ode mnie. Jak się do tego wszystkiego ma mój brat? A tego nie jestem pewny. Lichwiarz porywał osoby, które w jakiś sposób mu zagrażały. Nie wiesz, czy twój brat mógł mieć z nim coś wspólnego? Jorn został porwany niedługo po naszym przybyciu na Archolos. Ale już pierwszego dnia został zatruty przez krwiopijcę i leżał w łóżku przez większą część doby. Niby w jaki sposób mógł zagrażać lichwiarzowi? To wasza pierwsza wizyta na Archolos? Wspominał, że kiedyś tutaj był, ale to było lata temu. Dzięki temu udało mu się odnaleźć Silbach, gdy wylądowaliśmy w dziczy. Wygląda więc na to, że swoje odpowiedzi będziesz mógł zdobyć jedynie bezpośrednio od lichwiarza. A tak czy inaczej, posiadanie pierścienia wodnego kręgu mogło sprawić, że lichwiarz zechciał go porwać i przesłuchać. Tylko jakim cudem dowiedział się o pierścieniu, skoro ja przez tyle lat nie miałem pojęcia o jego istnieniu? Czy twój brat miał jakichś wrogów, którzy mogli dowiedzieć się o pierścieniu i przekazać informacje lichwiarzowi? Fabio zdawał się mieć konflikt z moim bratem. A kim jest ten Fabio? Osiłek, który tutaj z nami przypłynął. Nie zaszkodzi z nim porozmawiać, chociaż wątpię, by był w stanie coś takiego zaplanować. Piraci, z którymi tutaj przypłynęliśmy, nie wyglądali na przyjaznych.
Ostatnio coraz więcej ich tutaj. Może uda ci się coś z nich wyciągnąć? To może być trudne. Zabiłem ich. Widzę, że nikomu nie pozwalasz, by stawał ci na drodze. Sam nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale wiem, że często nie ma innego wyjścia. Nie sądzę, by ktokolwiek inny chciał zaszkodzić Jornowi. Czyli jedyną pewną odpowiedź uzyskasz tylko od samego lichwiarza. Mhm. Znalazłeś coś interesującego w dokumentach Zachsa? Informacje wyglądają na zaszyfrowane. Będę musiał przekazać je do klasztoru. Któryś z magów z pewnością szybko sobie z nimi poradzi. Długo obserwowaliście to miejsce? Chyba widziałem jednego z was, kiedy kręcił się w pobliżu magazynu. Później znalazłem go w środku, już martwego. Tak, to był jeden z naszych zwiadowców. Kolejny dobry człowiek zamordowany przez tego szaleńca. Od kilku tygodni prowadziliśmy obserwację magazynu. Podejrzewaliśmy, że lichwiarz wykorzystuje to miejsce jako bazę do swoich nielegalnych działań. Dopiero po jakimś czasie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej przetrzymuje tam więźniów. Zaczęliśmy planować akcję ratunkową, niestety. W międzyczasie miał miejsce incydent z Jonem i wszystko szlak trafił. Jak mnie tam znalazłeś? Byłeś obserwowany przez moich ludzi od jakiegoś czasu. Gdy tylko znowu pojawiłeś się w mieście i zamówiłeś czyszczenie mapy u kartografa, wiedziałem, że będzie chodzić o magazyn. Problem polegał na tym, że ciągle nie znałem twoich intencji. Dopiero co wróciłeś z Wilczego Leża, gdzie zginął Jon. Wcześniej widziałem, jak pracujesz dla lichwiarza. A nagle okazuje się, że szukasz tego miejsca. Musiałem w końcu samemu cię sprawdzić, a nie oceniać po relacjach moich ludzi. Kiedy mi donieśli, że kręcisz się w pobliżu, od razu wyruszyłem. Jak się okazało, w samą porę. Czym tak właściwie jest wasza organizacja? A cóż, aktualnie stoimy po tej samej stronie barykady, więc chyba mogę ci powiedzieć. Naszą organizację nazywamy Wodnym Kręgiem. Jesteśmy pokornymi wyznawcami Adanosa i strzeżemy równowagi na świecie. Równowagi, którą egoistyczne i szaleńcze działania lichwiarza mogą zaburzyć. Więcej dowiesz się od magów wody, jeśli zdecydują się dalej cię wtajemniczać. Współpracujecie z magami z klasztoru? Tak. Naszą relację można porównać do magów ognia i paladynów. Z tą różnicą, że my nie działamy jawnie. Magowie z klasztoru są naszymi duchowymi przewodnikami i mentorami w poznawaniu woli Adanosa. No niestety od dłuższego czasu w klasztorze nie dzieje się najlepiej. I nasze relacje bardzo na tym cierpiały. Część magów i członków Wodnego Kręgu jest zwolennikami czekania na rozwój sytuacji. Reszta natomiast chce działać natychmiast. Zamach w mieście tylko pogłębił te podziały. Skąd wiesz, że pracowałem dla lichwiarza? Obserwujemy każdego, kto dla niego pracuje, więc kiedy nawiązałeś z nim współpracę, moi ludzie bezustannie mieli na ciebie oko. Początkowo myślałem, że jesteś jedynie kolejnym pazernym najemnikiem. Tymczasem wpadłeś na trop Jona, co bardzo mnie zaskoczyło. Ktoś, komu chodzi tylko o zarobek, nie wykonałby tak trudnej roboty w tak krótkim czasie. Ani się obejrzałem, a ty już wyruszyłeś do Wilczego Leża. Podejrzewam, że tam spotkałeś się z Jonem. Możesz mi powiedzieć, co dokładnie zaszło? Jon nie żyje. Reszta nie jest istotna. Moim zdaniem jest. Kontynuuj. Jon został ciężko ranny podczas walki z Królową Pełzaczy. Chciałem dopytać go o kwestię zamachu w mieście i próbowałem wyprowadzić na zewnątrz. Niestety, nie dał rady. Rozumiem. Był z niego naprawdę dobry człowiek, do tego ponadprzeciętny szermierz. Lata życia w obawie przed wykryciem nie były łaskawe dla jego nerwów, a ostatnie wydarzenia z pewnością nie pomogły. Mam nadzieję, że chociaż po śmierci zazna spokoju. Skąd mam wiedzieć, że to nie ty mnie okłamujesz? W końcu to jeden z was próbował zamordować lichwiarza. Pewności nie masz. Nie dziwię się, ale skoro doszedłeś aż tutaj, to pewnie jesteś na tyle rozumny, by rozeznać się, kto stoi po czyjej stronie. Mamy wspólnego wroga.
To on porwał i doprowadził do śmierci twojego brata. To on porwał i doprowadził do śmierci moich ludzi. Musimy go powstrzymać. Musimy o tym komuś powiedzieć. Lorenzo z pewnością będzie w stanie nam pomóc. Lorenzo? Gildia kupiecka jest w słabszej kondycji niż chce to komukolwiek przyznać. Zarekwirowane okręty, podniesione podatki, ograniczony handel z pozostałymi wyspami. Cud, że stać ich jeszcze na jakiekolwiek pancerze. Jak tak dalej pójdzie, to gońcy będą biegać nago po wyspie. Boją się, że lichwiarz spróbuje przejąć ich organizację, albo co gorsza, wygryźć ją z rynku. Bez niezbitych dowodów nigdy nie zdecydują się wejść z nim w żaden otwarty konflikt. Jeśli chcemy dopaść lichwiarza, nie pogrążając miasta w całkowitym chaosie, to musimy mieć niezbite dowody jego winy. Trzeba znaleźć sposób, żeby dorwać lichwiarza i zgotować mu to, na co sobie zasłużył. Rozumiem, że szukasz zemsty. Sam też pragnę go dopaść, żeby nigdy już nie skrzywdził niewinnych ludzi. A niestety ma dziesiątki ochroniarzy i jeszcze więcej ludzi, którzy za parę złotych monet wyśpiewają mu wszystko, co wiedzą. We dwóch nie damy rady. Musimy opracować plan działania z resztą członków Wodnego Kręgu. Słuchaj, razem z pozostałymi spotykamy się w naszej kryjówce niedaleko Silbach. Miejsce jest dość dobrze ukryte. Najłatwiej tam dotrzeć, podróżując z Silbach w stronę winnicy Valeru. Idź stromą ścieżką nad jeziorem, a gdy tylko ścieżka się skończy, skręć w prawo i przejdź przez strumyk. Spotkajmy się na miejscu. Pamiętaj, miej oczy dookoła głowy. Lichwiarz pewnie już wie, kim naprawdę jesteś, a w takim wypadku na pewno spróbuje cię dopaść. Szczególnie uważaj w mieście. Tam jest pełno jego zbirów. Nawet w samej gildii kupieckiej. Dobra, to co? Ruszamy od razu w takim razie. No, trzeba przyznać, że naprawdę akcja się zagęściła. No, czuć, że końcówka czwartego rozdziału. Dobrze, ze Silbach do winnicy Valerio. Tam był taki strumyk faktycznie i taka rozwalona chata, a tam jakiś topielec, coś tam. Żeby to było to miejsce? Być może. Kurde, naprawdę. Zastanawiam się, co zrobić, żeby Jorn przeżył, bo podobno da się to zrobić. Ale nie wiem, bo nie wszyscy podobno ujrzą go w trumnie. Natomiast od czego to zależy, nie mam pojęcia. Ani trochę. Tak czy inaczej, no nie jest dobrze. Faktycznie, szukaliśmy brata, a okazało się, że on po prostu nie żyje. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj będziemy w stanie właśnie zrobić tą końcówkę czwartego rozdziału, bo nie powiem, byłoby miło dosyć solidnie. Chociaż jak nie zdążymy, to trudno, to się zrobi w kolejnym odcinku. Ale no dobra. Okej, ze Silbach do winnicy Valerio. No spokojnie. Powinnam trafić. Marvin, szukaliśmy ciebie. Wiesz, musimy pilnie porozmawiać. Aha. Ale to nie jest odpowiednie miejsce na taką rozmowę. Chodź z nami. Nigdzie z wami nie idę. No dobra, dobra, bez nerwów. Chcemy tylko pomóc. Żegnam. Odłóż broń! Widzisz, to nie było takie trudne. Nie będę z nimi nigdzie szła, bo to byłby żart. Dobra, bo my musimy iść tędy. Widzę, że nie wszyscy są chyba negatywnie nastawieni do nas. Chyba. Chyba to dobre stwierdzenie, no nie? Dobra, oczywiście wiemy, gdzie iść. Co tu się... A dobra, niech się tam leją. Nie moja sprawa, nie mój interes. O, błotniaczki się nowe pojawiły. Ciekawi mnie, kiedy dostaniemy jakiś lepszy pancerz. Wiadomo, mogłabym sobie kupić pancerz z płytek tego, pancerzy krabów. No spokojnie. No, ale jak widzicie, też mamy zbadaną już chyba całą mapę. Dobrze myślę? No już chyba praktycznie nic na tej mapie nie żyje.
A jeżeli coś żyje, no to naprawdę jakieś garstka cieniostworów, których nie pokonałam na przykład wcześniej. O kurwa. Marvin, wstawaj, chłopie. To magia uderza do drzwi. Tery, to nie jest dobry. Kurde. Nie, Tery. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. O matko boska, myślałam, że Tery zginie, nie? Dobra. Chodźmy. O matko i córko. No nie spodziewałam się, że coś na tej drodze spotkam. I to miało być w prawo przy strumyku, więc podejrzewam, że tutaj faktycznie w prawo. Albo tam w prawo. No nie, idziemy tutaj na prawo. Ech, to nie tutaj, tylko tam dalej jednak. Jest nawet kładka, także mamy już tutaj Kessela. Już myślałem, że się nie zjawisz. Musimy jak najszybciej obmyślić jakiś plan działania. Lichwiarz może zaatakować w każdej chwili, to z całą mocą. Miałeś jakieś kłopoty z dotarciem tutaj? Spotkałeś któregoś z jego ludzi? Tak, nie spodziewałem się, że tak szybko kogoś za nami wyśle. A ja i owszem, dlatego kluczowym jest, byśmy natychmiast podjęli zdecydowane kroki. Jesteś gotowy? Możemy ruszać? Ruszajmy. Chodź za mną, to niedaleko stąd. Dobra. No my oczywiście tutaj już byliśmy kiedyś. Także no. Na spokojnie właśnie trafiłam do tego miejsca dzięki temu. Dziwne. Nikogo nie ma na straży. Nie podoba mi się to. Bądź czujna i trzymaj broń w pogotowiu. Okej. O cholera. Ci ludzie faktycznie mają zbroję wodnego kręgu. Pojawili się tak nagle, otoczyli nas i ustrzelali. Reto? Co tu się wydarzyło? Czy to byli ludzie lichwiarza? To trwało tylko parę sekund. Tyle krwi, krzyków. Wszyscy po prostu padali na ziemię. Zanim zdążyłem dobyć miecza, wyrwałem w rękę i mogłem jedynie obserwować, jak dobijają resztę. Ale czemu cię związali i zostawili w samym środku tej rzezi? Kessel, tak mi przykro. Co? O czym ty mówisz? Zmusili mnie do tego. Wiedzieli, że pozwolą mi odpłynąć na Korinis. A ty im uwierzyłeś? Ludziom lichwiarza? Nie byłeś wart moich starań, bezużyteczny dzieciaku. Własnymi rękami wyślę cię do Królestwa Beliara. Ale najpierw... O kurde. Łap za broń. Nadchodzą. O kurde. Co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu? Ja pierdykam. Reto. O kuźwa. Dobra, muszę się wyleczyć, bo troszeczkę oberwałam. Niech będzie taka duża mikstura. Z pewnością będzie ich tu więcej. Jeśli nie będziesz się za bardzo ode mnie oddalał, to może wyjdziemy z tego żywi. Dobra, stary, tylko ja bym chciała sobie przeszukać te ciała, bo... tu mogą być jakieś fajne itemy. No właśnie, mikstury wzmocnienia są tutaj na przykład. Tu widzę, że każda osoba ma inną. Spoko. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Dobra, możemy iść raczej.
No dawaj. Dużo expa. Nie ma czego plądrować. Ta muzyka. Spoko. Oż ty. Cholera, wystrzelają nas jak ścierwojady. Musimy znaleźć inną drogę. No to dawaj, Kessel. O, Jesus Christ. O, fuck. Marvin, wyciągaj broń. Dobra. Witam, pan ochroniarz. No. Dawaj, Kessel. Co tu się dzieje w ogóle? Jaka akcja? Tędy też się nie przebijemy. Musimy zawrócić. Marvin, za mną. Ej no, halo, gro. Dlaczego? Dobra, ja się wolę schować w tym punkcie. Jasne, no wiemy. Widzę, że tak gra mnie tutaj przeniosła. No i co robimy? Co, ty zgłupiałeś? I co teraz? Gdzie jest ten cały Adanos, gdy go potrzeba? Umiesz pływać? Co? Co to ma do rzeczy? Gdy dam ci znać, skoczysz w dół. To właśnie kazał ci zrobić Adanos? To jedyny sposób, by się stąd wydostać. Nic ci nie będzie. Ale to jest kilkadziesiąt metrów. Nie przeżyję takiego upadku. Celuj w środek rzeki i się nie martw. Adanos ma nas w opiece. Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Ostatni niedobitek wodnego kręgu i najemna kurtyzana Lorenzo. Przekaż szefowi, że niedługo zamkniemy jego interes. Tak jak pozwoliłeś zamknąć brata tego młodzieńca? W takim wypadku faktycznie będzie się czego bać. Pozwolił? Mówiłeś... Nie słuchaj go! Skocz! Strzelać! O cholera! No to nieźle. Masakra. Okej. Rozdział 5. Równowaga. Ranna uchodźczyni. Och, hol. Czy ja się kuźwa... Nie, ja się połamałam, tak? O, w dupę. Moi drodzy, myślę, że tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wow, naprawdę dzisiaj było nieźle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się i usłyszymy się już w kolejnym materiale, gdzie no zobaczymy, jak nas przywita rozdział 5. Trzymajcie się i cześć.